przyjemność gościć młodzież, która bierze udział w finale wojewódzkiego konkursu czytelniczego Józef Ignacy Kraszewski, jego życie i dzieło. W roku bieżącym to już 41. finał. Od całego szeregu lat jest on organizowany przez nasze muzeum. Jest to konkurs czytelniczy, który skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu województwa lubelskiego. W roku bieżącym w konkursie wzięło udział 11 szkół z różnych powiatów z terenu województwa lubelskiego. 65 uczniów wzięło udział w etapie szkolnym, natomiast w dniu dzisiejszym w Romanowie gościmy 10 finalistów. Jeden z finalistów z jednej ze szkół no niestety nie mógł dojechać z przyczyn zdrowotnych. Celem konkursu jest oczywiście propagowanie twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, propagowanie jego działalności, bo Józef Ignacy Kraszewski to nie tylko literatura, ale również muzyka, dziennikarstwo. Osoba bardzo zaangażowana w życie społeczno-polityczne w XIX wieku, osoba bardzo zasłużona dla polskiej kultury. Jeśli chodzi o dzisiejszy konkurs, on jest organizowany pod honorowym patronatem marszałka województwa lubelskiego pana Jarosława Stawiarskiego, jak również pod honorowym patronatem starosty bielskiego pana Mariusza Filipiuka. Organizowany i realizowany jest w ramach takiego programu samorządu województwa lubelskiego. Program się nazywa Warto być Polakiem. Tutaj samorząd województwa lubelskiego jest partnerem w tym przy realizacji tego konkursu, przy realizacji tego całego projektu, a generalnie celem tego programu jest propagowanie wartości patriotycznych. Myślę, że jeśli chodzi o Romanów i Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, no to jest to takie miejsce, które poprzez osobę Józefa Ignacego Kraszewskiego, bardzo zaangażowanego w sprawy polskie, między innymi w okresie powstania listopadowego, w okresie powstania styczniowego, poprzez swoją twórczość, bo między innymi też część twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego to są powieści historyczne, które były swego czasu takimi podręcznikami, no można powiedzieć, że swego czasu były również podręcznikami historii. Także myślę, że nasz konkurs tutaj wpisuje się tak w ten program samorządu województwa lubelskiego warto być Polakiem i poprzez przybliżenie postaci Kraszewskiego, poprzez przybliżenie jego twórczości, no staramy się pielęgnować również te wartości patriotyczne. Od wielu lat ta tradycja w naszym muzeum jest kontynuowana. Ja chcę powiedzieć, że no generalnie są to szkoły z całego terenu województwa lubelskiego, bo w roku bieżącym mamy szkołę z Kraśnika, mamy szkołę z Kocka, mamy szkołę ze Stoczka Łukowskiego, Biała Podlaska, Włodawa, Radzyń, Leśna Podlaska, Jabłoń, czyli szkoły, które są położone gdzieś tam no w miarę blisko oddalone od Romanowa, natomiast są też szkoły, których odległość, jeśli chodzi o Romanów, jest dość znaczna. Tych utworów, które wyszły spod ręki Józefa Ignacego Kraszewskiego, jest bardzo dużo, bo to jest ponad 220 powieści. Różna tematyka jest tych utworów Kraszewskiego, bo są to powieści społeczno-obyczajowe między innymi, ale jeśli chodzi o tematykę patriotyczną, pod pióra Kraszewskiego wyszedł cały taki cykl 29 powieści historycznych. Pierwsza z tych powieści to jest Stara Baś, natomiast ostatnia z tych powieści, cyklu powieści historycznych, to są Saskie Ostatki. I tak jak wspominałem, one w okresie, można powiedzieć, że w drugiej połowie XIX wieku, kiedy te utwory powstawały, no były swoistymi takimi podręcznikami historii. Jeśli chodzi o zakres naszego konkursu, to oczywiście pytania dotyczą samej osoby Józefa Ignacego Kraszewskiego, czyli jego życiorys, biografia pisarza. Natomiast co roku są dwie lektury, oczywiście autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego, które są dobierane tutaj przez komisję konkursowo. Także dodatkowo 5 pytań z każdej z lektur. W roku bieżącym taką lekturą obowiązującą w ramach konkursu, czyli do przeczytania przez uczniów, był utwór Na Bialskim Zamku, jeden utwór, natomiast drugi utwór to nosi tytuł Ostap Bondarczuk. W ramach tego dzisiejszego wydarzenia, można powiedzieć, bo na sam finał, oprócz tej części takiej konkursowej, staramy się również organizować jakieś dodatkowe atrakcje.
No w tym roku chcemy zaprosić zarówno tą młodzież, która bierze udział w finale, jak i również opiekunów, osoby, które w dniu dzisiejszym przybędą do Romanowa na koncert muzyczny, bo koncerty muzyczne są taką, no można powiedzieć, tradycją romanowskiego dworu. Przy okazji różnych wydarzeń staramy się organizować koncerty muzyczne i w tym roku zaprosiliśmy studentów Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, którzy około godziny 11:30 zaprezentują się tutaj w jednej z naszych sal z koncertem muzycznym, na który zaprosimy uczestników dzisiejszego finału konkursu. Natomiast około godziny 12:00 planowane jest rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród. Nagrody myślę, że mamy dość atrakcyjne, ufundowane zarówno tutaj przez muzeum, jak i też przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Także mam nadzieję, że zachęci to uczniów do udziału w kolejnych edycjach naszego konkursu.